dawno filmów nie było, wracam po dłuższej przerwie, ale tak już od dłuższego czasu miałem ochotę coś nakręcić, nagrać i no jest okazja, to coś tam się udało nakręcić. Jesteśmy po zasiadce, już zwijamy się. Wybór padł na Smolno. Naprawdę no jest to piękne jeziorko naturalne, dosyć fajnie zarybione, także warto tu przyjechać. No, jest fajne miejsce, przyjechaliśmy tutaj z rodzinami, z dzieciakami, także dwa dni wariactwa było, a jeżeli chodzi o ryby, no coś tam się udało wypracować. Ja miałem ryb brania niestety z dalekich odległości, z 500 ponad metrów, bo tutaj na prawo no nic się nie działo, więc wywiozłem w sumie tam wędki, dopiero wczoraj było branie i dzisiaj rano. Rano się ryba niestety spięła, nie udało się z tych krzaków jej wyciągnąć. No Tomek tu z bliska dwie mniejsze ryby złapał i tu bardziej z zatoki tego największego karpia, 16 kilo. No i tyle, trochę leszczy, trochę dzieciaki się na spławiku bawiły, była zabawa, także zapraszam, zobaczcie jak to wygląda, zapraszam na film. Cześć, chcielibyśmy Wam pokazać nową kołyskę z Sakany. Jest to model o nazwie Pro. W stosunku do poprzednika różni się tym, że jest przede wszystkim większa. To co wyróżnia tę kołyskę, to duży odpinany daszek z okienkiem na środku. Jeżeli chodzi o samo miejsce dla karpia, wydaje mi się, że każda Wasza dwudziestka tutaj spokojnie się zmieści. Kołyska jest wyposażona w 6 regulowanych nóżek. Jej wielkość to 120 na 67. Nóżki same zaś są od 34 cm w pozycji złożonej do 51 cm w pozycji rozłożonej, więc w zależności od tego, czy lubicie trzymacie rybę wysoko czy nisko nad ziemią, ta kołyska spokojnie daje radę. Jak wiecie, no, bezpieczeństwo ryby jest bardzo ważne, tak? Tutaj obok kołyski, która no tutaj to bezpieczeństwo zapewnia każdemu karpiowi, Sakana ma też ciekawy worek do przetrzymywania tego karpia, którego złowicie w nocy. To co jest w nim ważne, to fakt, że idealnie tutaj pasuje nam do kołyski Pro, tak, jeżeli chodzi o długość, ale ma też wiele innych zalet. Przede wszystkim tak, mamy tutaj wszędzie gumową siateczkę, która idealnie przepuszcza wodę, pozwala karpiowi czuć się tutaj bezpiecznie, płetwy się o nią praktycznie nigdy nie zaczepią. Dodatkowym tutaj udogodnieniem, szczególnie dla wędkarza, jest fakt, że worek jest wyposażony w 4 pływaki, po 2 na każdej stronie. Pływaki te mają taśmy refleksyjne, które świetnie widać w nocy w świetle latarki, więc jeżeli będziecie wracać do pomostu, to będziecie idealnie wiedzieć, gdzie jest Wasz worek i nigdy nie będziecie mieli problemu z trafieniem w właściwe miejsce. To co jest tutaj jeszcze też kluczowe, to fakt, jak jest worek jest zamykany. A mianowicie macie tutaj główny zamek i w momencie, kiedy macie jeszcze karpia w środku, po zasunięciu zamka mocujecie oba tutaj uszka tego zamka do klipsa, który zapewnia Wam to, że karp nigdy nie ucieknie. Nie ma takiej opcji po prostu. Dodatkowym bonusem jest oczywiście tutaj sznureczek zakończony szeklą, a z drugiej strony gwintem, który idealnie pasuje do każdej podpórki. Także macie w zestawie komplet, który pozwoli Wam przetrzymać tego karpia przez całą noc w super kondycji, co też widać na filmie. Widzicie, że te karpie, które złowiliśmy w nocy, one
następnego poranka no, są w świetnej kondycji i często nie chcą aż pozować do zdjęć. Do kołyski Sakana Pro macie w komplecie gruby pokrowiec. Sama zaś kołyska składa się bardzo szybko i po złożeniu zajmuje niewiele miejsca. Mamy tutaj chwilkę czasu, więc spróbujemy to pokazać. Spinamy wszystko tutaj rzepami. To wrzucamy do środeczka. Pokrowiec już tylko czeka. To co ważne, pokrowiec jest na tyle gruby, że nawet jeżeli ją zużycie mokrą, to nie powinno wam to sprawiać problemu, jakieś tam brzydkie zapachy i inne tematy, które wiadomo, no, nie są zbyt przyjemne, szczególnie w aucie. Tutaj wszystko działa idealnie, więc jest tacy. Można jechać na rybę. Do dobra, chcecie podkłać do, dawać wszyscy do mnie. Wszystkie dzieciaki. Zobaczymy dzisiaj to! Zaraz to zważymy. Maksio, ty nie rzucaj, przecież odwalisz to. Uwaga, 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 uwaga. Wstawcie się ładnie do zdjęcia. Z tyłu kogoś nie widzę. O! Wszyscy ustawieni? No jedziemy z koksem. Uśmiechać się, patrzeć tutaj do aparatu wszyscy. Ładny stary smolniaczek. Łetwo uszkodzona, ale ładna. Ładny bombowiec, ale idzie, to jest wielki się wydaje teraz, nie? Tak. No kurde, 16 z hakiem. Szczupaczek skoczył z rana. Łatwizna. Oj, bracie.
faktycznie małe. A co zrobić? Nie mogą być same duże. Nie mogą być same duże. Gotcha, baby. Ta-ta-tam. Mamy cię, poranny karpiu.